jestem Marysia Jaraszek. Organizacje pozarządowe, często rozpoczynając swoje działania mające na celu pozyskanie funduszy od osób indywidualnych lub firm, kierują się swoimi wyobrażeniami albo zasłyszanymi legendami, a nie rzetelną wiedzą i praktyką. W tym odcinku spróbujemy nazwać te mity i skonfrontować je z rzeczywistością. Często wydaje nam się, że organizacje pozarządowe, które nie pomagają chorym dzieciom, nie mają szans na to, aby być wspierane przez darczyńców. Oczywiście hospicja pewnie będą częściej wspierane przez darczyńców niż na przykład Stowarzyszenie Aktywizacji Lokalnej. Nie oznacza to jednak, że w tym drugim przypadku fundraising nie ma sensu. Komunikuj do swojej grupy docelowej, proś o pieniądze na konkretny cel i ułatwij przekazywanie darowizny, a na pewno znajdziesz darczyńców. Stawianie znaku równości pomiędzy fundraisingiem a żebraniem to absurd. Fundraiserzy nigdy nie pozyskują pieniędzy dla siebie. Są zawsze ambasadorami dobrej sprawy. Angażują darczyńców do pomocy i dają im poczucie sprawstwa. Nie powinniśmy nigdy za fundraising przepraszać czy się jego wstydzić. W krajach rozwiniętych fundraising jest profesją uznaną i szanowaną. Tak jak każde inne działanie organizacji pozarządowej, fundraising niesie ze sobą koszty. Często o tym zapominamy lub nie mówimy o tym wprost. Planując kampanię, często nie uwzględniamy żadnych kosztów działań fundraisingowych lub wyliczamy je nierzetelnie, bojąc się utraty reputacji. Nawet jeżeli organizacja korzysta z wielu darmowych usług lub współpracuje z wolontariuszami, i tak ponosi koszty, czy to osobowe, czy administracyjne. Bez rzetelnego oszacowania kosztów ciężko jest stwierdzić, czy kampania zakończyła się sukcesem. Żeby obalić ten mit, posłużę się jednym z przykładów. Macmillan Cancer Support to jedna z największych brytyjskich organizacji pomagających ludziom chorym na raka. Z danych publikowanych w ogólnodostępnym raporcie rocznym organizacji wynika, że 1/3 środków zebranych w danym roku przez organizację jest inwestowana w fundraising. W 2012 roku było to niemal 60 milionów funtów. Fundraising wymaga analizowania, planowania i testowania. Fundraising to wskaźniki, które można i trzeba porównywać, aby wiedzieć, że kampania została zaplanowana zgodnie ze sztuką. Jeżeli w sposób profesjonalny podchodzimy do realizacji misji organizacji, tak samo profesjonalnie powinniśmy podchodzić do pozyskiwania funduszy. To nieprawda, że fundraising to domena tylko warszawskich telewizyjnych fundacji oraz tych z dużymi budżetami i rozpoznawalną marką. Oczywiście trudno sobie wyobrazić działania na dużą skalę, przy ograniczonych zasobach i bez jakiejkolwiek struktury. Duże znaczenie ma systematyczność i konsekwentnie realizowane działania. Pamiętaj, szansą jest możliwość zastosowania narzędzi dostępnych w internecie, gdzie często największym kosztem jest zainwestowany czas. W związku z tym, że osoby indywidualne rzadko są w stanie wspierać organizacje pozarządowe większymi kwotami niż kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych miesięcznie, często w pierwszej kolejności organizacje zwracają się o fundusze do firm komercyjnych. Tymczasem w przypadku partnerów biznesowych trudno o regularność czy przewidywalność. Istotne są też korzyści dla partnera, których często nie jesteśmy w stanie zapewnić. Pamiętaj, zarzucenie darczyńcy informacjami o Twojej organizacji nie sprawi, że zapamięta on wszystko to, co chcesz mu przekazać. Nie musi też zwiększyć jego chęci do przekazywania darowizny. Dużo efektywniej jest pokazać jeden przykład czy opisać historię jednej osoby, aby udowodnić, że Twoja organizacja rozwiązuje istotny problem społeczny. Polacy chcą pomagać. Tylko trzeba ich do tego odpowiednio zachęcić, zaangażować. Z badań wynika, że gdy zapytamy o przyczynę braku zaangażowania w wolontariat i filantropię, to jedną z najczęściej podawanych odpowiedzi jest: nikt mnie o to nie prosił. Mity obalone. A teraz posłuchajmy rady eksperta. Andrzeju, gdybyś miał dać organizacji społecznej radę,
która ułatwiłaby jej przekonywanie ludzi do przekazywania 1% podatku, to jaka ona by była? Moja rada, nie staraj się mówić o wszystkim, o całej organizacji, o historii, opowiedz jakąś jedną sytuację, coś, co zmieniło się w życiu człowieka, któremu pomagacie. Druga rada, to nie staraj się docierać do wszystkich z tą informacją, wybierz tych ludzi, na których najbardziej ci zależy, o których wiesz, że w pierwszej kolejności mogą ci pomóc. I trzecia rzecz, nie staraj się docierać z informacją do ludzi w każdy możliwy sposób. Nie próbuj robić wszystkiego. Skup się na jakimś jednym pomyśle, jednym kanale, na jakichś kilku dobrych narzędziach, o których wiesz, że zrobisz wszystko w najlepszy możliwy sposób, że to będzie po prostu działało, że to będzie dobrej jakości, że ludzie zrozumieją, o co ci chodzi i po co działacie. O to chodzi według mnie w dobrej kampanii 1%. Zachęcamy cię do działania, ale pamiętaj, przy podejmowaniu ważnych decyzji nie kieruj się wyobrażeniami na dany temat. Poszukaj informacji w wiarygodnych źródłach lub skonsultuj się z doświadczonymi fundraiserami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na bankwiedzy.org.